Dobra. To więc tak, panie Januszu. Sprawę mamy taką, że trafiliśmy do niechlubnej czerwonej listy naszego ministra na czerwone terytorium z obostrzeniami najgorszymi, można by powiedzieć. Tych powiatów jest chyba około 19 w tym momencie. No i znowu nasi Szumowskiego, naszego ministra zdrowia. Mówię, że ministra Szumowskiego. Pan minister Szumowski zrobił list. To jest taka lista, na której znajdują się strefy podzielone na kolor czerwony i żółty. I akurat nasz powiat trafił na czerwoną strefę ze względu na to, że mamy bardzo dużą wykrywalność zarażeń tym wirusem. Jest takie prawdopodobieństwo, ale najbardziej prawdopodobną przyczyną tego jest to, że nasi przedsiębiorcy, nie chcąc dostać kar z sanepidu, robią testy swoim pracownikom za własne pieniądze. Tak, muszą je robić. No niestety zadziałały, że wykryły. A pytanie brzmi, czy te testy faktycznie są w 100% sprawne, no bo tak jak tam były te partie takie, przykładowo z Chin, które miały różne wyniki. Tak, to już jest. Nie ma problemu to najmniejszego. No i teraz pytanie brzmi, czy dalej robić testy i być w tym gronie czerwonych powiatów, czy zaprzestać testy i dostawać kary od sanepidu? No, grozi to w tym momencie już w sumie nie tyle co grozi, co już zostało wprowadzone, bo to weszło w życie 8, czyli wczoraj, że nasz powiat, tak, ma zakaz organizowania imprez masowych. Wyzamykano stadiony dla kibiców, zmniejszono w teatrach, w kinach wszystkie ilości osób, które mogą uczestniczyć jednocześnie w seansach. Zamknięto parki i wszystkie miejsca rekreacji na wolnym przestrzeni. W tym momencie również zamknięto senatoria, a w naszym regionie senatorów jest bardzo dużo. W Krynicy Zdroju, choćby nawet jedno z największych w Polsce. I nie wolno w tych senatoriach wykonywać żadnego ruchu rehabilitacyjnego, więc ludzie przyjechali leczyć się, ale nie mogą się leczyć, bo za im zabroniono. Kolejnym największym absurdem jest to, że każdy obywatel w naszym regionie musi chodzić w maseczce ochronnej po świeżym powietrzu. Ogólnie rzecz biorąc, absurd. Pan minister Szumowski rozporządzeniem, które klepnął w Sejmie. No, jestem ciekawy pana opinii na ten temat. Czy faktycznie te obostrzenia, które są wprowadzone przez górę, przez rząd i spadające na naszych mieszkańców w naszym regionie są słuszne? Jasne, ale nakaz noszenia maseczki, czy coś tak? To może będę bliżej mikrofonu mówił. O, czyli w tym momencie, jeżeli jest przykładowo nakaz noszenia maseczki, to czy z nakazem się pan zgadza? Szczególnie, że on jest. Zgadza się.
Rozumiem. Okej, okay, czyli wiemy na pewno, że maseczki w pewnym sensie pomagają, ale jeżeli są nakazem, to w A jak pan myśli, czy noszenie maseczki na co dzień w gorący dzień może spowodować jeszcze większe uszczerbki na zdrowiu? Okej. Okay. Ojej. Okej. Rozumiem. No, jak to tylko i wyłącznie musiałoby się robić jakieś dłuższe badania na dłuższą metę, no ale to nikt się tym nie zajmuje, bo to jest oczywiście kosztowne, czasochłonne. Tak jest. Dobrze. Proszę pana, a w takim razie, jak pan się odniesie do tego, ażeby przykładowo na weselach, czyli w salach bankietowych, kościołach i możliwych innych firmach, które zajmują się weselnym interesem, wprowadzać kolejne ograniczenia, bo też ich dotknęły, że przykładowo wesele może mieć na maksymalnie 50 osób i w wielu przypadkach na 50 maksymalnie. Ile? Bo nie słyszę. 50. 50. Tak. Maksymalnie 50 osób oraz osoby starsze mają zakaz przebywania na takim weselu. Tak, i dodatkowo jeszcze trzeba to wesele zgłosić policji, która przyjedzie i sprawdzi, jak się dzieją sprawy na imprezie. Cóż, trzeba robić trzy wesela w jednym miejscu i koniec, no. Czyli sprytem trzeba. Tak, no jakoś to trzeba obchodzić. Natomiast ja wątpię, żeby akurat w Nowym Sączu policja szczególnie gorliwie to robiła, bo w Nowym Sączu może zostać pobita trochę, więc... Jest taka możliwość, przy czym jeżeli jest nakaz informowania o tym, że takie wesele jest, to w momencie, kiedy nie poinformujemy, a przyszłaby kontrola, bo ktoś na przykład by doniósł, że dane wesele się odbywa, to wtedy w tym wypadku dostanie wesele karę, czy może je rozgonią? Jak pan myśli? Nie wiem, no można by unieważnić ślub przy okazji, no nie wiem. Czyli szukać większej ilości zalet niż wad tej sytuacji. No nie mam pojęcia. Ja akurat wie pan, no znam większe nonsens na naszym kraju niż to, ale to jest bardzo dokuczliwy, zwłaszcza dla nowożeńców, także... Zgadza się. Jeżeli władza chce ludzi rozcieszyć, to robi to w sposób bardzo, bardzo udany. Dobrze. Ale skądinąd. Niektórzy ludzie oszczędni mogą zaprosić tylko 50 osób zamiast 150 planowanych, zaoszczędzić to pieniędzy, zwalając na ministra Szumowskiego. Czyli z ekonomicznego punktu widzenia... No, swoje dobre strony. No chyba, że już wcześniej zapłacili za tą większą ilość, no to są wtedy stratni. No tak, to wtedy jest problem. Zgadza się. A jak pan się odniesie do senatoriów i ruchu rehabilitacyjnego, który się odbywa w nich, że... Nie, przepraszam bardzo, to jest jakiś zupełnie absurd już. Ludzie, którzy przyjeżdżają do sanatoriów, przyjeżdżają po to, żeby być zdrowsi. Nie trzeba ich pouczać, że trzeba być zdrowym, bo oni to po to przyjechali. Także nie bardzo gdzieś, nie wiem w tej chwili jaki, ale dzisiaj rano widziałem podobny analogiczny absurd. W innej sprawie, ale chyba jeszcze bardziej absurdalny. W każdym razie, przepraszam, no nie, ludzie, którzy przyjeżdżają na sanatorium, to przyjeżdżają w nastawieniu, że zdrowie jest dla nich najważniejsze.
Tak jest. W związku z tym nie należy im czegoś nakazać, bo oni sami będą się chronili. Prawda? I tak dalej, to bez sensu zupełnie. A w dodatku mam też informacje od osób, które zajmują się tymi sanatoriami, że już na ten moment w hotelach i w tych sanatoriach są odmawiane przez klientów rezerwacje. I już w tym momencie się bardzo mocno obawiają, czy nie będzie masowych zwolnień już bezpośrednio u nich, bądź nie postąpi władza z sanatoriami podobnie do kopalń, które są na Śląsku i nie zaczną ich zamykać. Niezbadane są wyroki opatrzności i również władzy państwowej. Chcę przypomnieć, że takie kraje jak Szwecja czy Białoruś, które z nami graniczą niemalże, no się graniczą, żeby być ścisłym, no one nie wprowadzają żadnych ograniczeń. I teraz tak, w Szwecji w wyniku czego był ogromny wzrost zachorowań, śmiertelności, a za to teraz jest bardzo mały. Tak. Kto miał umrzeć, umarł wcześniej, się skończył. Na Białorusi odwrotnie. Było zdumiewające, że umierało bardzo mało ludzi, a teraz się wyrównali prawie z nami. Także zaoszczędzili 5 miesięcy kwarantan. Prawda? Także tak człowiek wyszli na tym bardzo dobrze. No, ale są kraje, które wychodzą na tym źle. No, naprawdę no, trudno dawać recepty w momencie, kiedy mamy do czynienia z chorobą, której właściwie nie a nie bardzo wiadomo co ona powoduje. Wiadomo, że ona powoduje, że człowiek umiera na rozmaite choroby płucne, bo koronawirus, że tak powiem, uniemożliwia organizmowi walkę z tymi chorobami. I to jest pewne. Umierają albo osoby chore, no po prostu, albo osoby w starszym wieku. Istnieją nawet silne podejrzenia, że Amerykanie wymyślili tę chorobę po to, żeby się pozbyć nadmiaru ludzi starszych. Bo to obciąża im po wprowadzeniu przez Obamę Państwowej Służby Zdrowia, zaczęło im obciążać i postanowili to wypróbować na Chińczykach najpierw. Czyli to jest jakiś taki nowoczesny system na eutanazję. Tak, eutanazja, tak. Bo można by powiedzieć, że w pewnym sensie, się z tym zgadzam, bo w naszym regionie doprowadziły te obostrzenia dość do dużego paraliżu służby zdrowia. Szpitale nasze sądeckie, dokładnie jeden szpital sądecki, który tutaj mamy, odmówił wszystkie zabiegi, które miał już zapisane. Tak, właśnie dzisiaj byłem w szpitalu i tam właśnie też mieli trudności. W ogóle jest zadziwiająca sprawa, że jak człowiek chce przychodzić do szpitala, to od razu mu z miejsca badają temperaturę, bo jak ma za wysoką temperaturę, to nie może wejść do szpitala. Z czego wynika, że leczyć się tam mogą wyłącznie ludzie zdrowi. Tak, jak jest pan chory, to do widzenia, nie chcemy pan, niech pan przyjdzie, będzie pan zdrowy. Nie, ale to bardzo różnie bywa, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku, okazało się, że 88% ludzi umieszczonych pod respiratorami umierało. Z czego to wynikało, że być może nadmiernie się o nich troszczymy, być może po prostu kładziono w pierwszej kolejności te osoby, które były już dochodziasz je i dlatego. Ja panu powiem, z tego co ja wyczytałem odnośnie tych respiratorów, dlaczego te osoby umierały. Bo respirator wtłacza do płuc całe to powietrze pod pewnym ciśnieniem. I to ciśnienie jest znacznie za wysokie w stosunku do tego, co płuca mogą przyjąć, w wyniku czego są rozrywane tam pęcherzyki płucne. U ludzi starszych, tak? To mogą tak. Nie wytrzymywać tego. Ale też u ludzi młodszych. Jest oczywiście taka możliwość, słyszałem. Słyszałem takie teorie. Potem głupota władz jest niesamowita, bo gdyby zostawili to wolnemu rynkowi, to już zapewniam pana, że ludzie, zwłaszcza starsi, którzy na ogół mają pieniądze, by odkładali całe życie i dbają o swoje zdrowie, że oni by coś ludzie by wymyślili, żeby ich leczyć, ale niestety rząd się w to wtrącił. No i skutki są takie, jakie są. No tak, już pomijając, przepraszam, dzwonią niepotrzebnie. I wracając do tych jeszcze respiratorów samych w sobie, to ponoć wystarczyłoby, żeby zastosować samą tlenoterapię, czyli podobne do respiratora, ale w inny sposób się tak, odbywa. Trzymać ludzi w tlenie, tak. Tak, czystym tlenie.
Dobrze, czyli nie zgadzamy się. Ktoś to są namioty tlenowe, są specjalne tak. Laboratoria tlenowe. No i co, ludzie korzystają z tego? Z tego, co mi wiadomo... Pewno nie mogą, bo władza tak zakazała. Tak, ale z tego, co mi wiadomo, osoby wysoko postawione, które były zarażone, były właśnie poddane tlenoterapii, a nie podpięte pod respirator. No to jest bardzo prawdopodobne. Tak. Tutaj można jeszcze podkreślić, że absurd by dotknął również i siłownie, i fitnessy ponownie. Jednak taka federacja, Polska Federacja Fitness, oprotestowała decyzję rządu i rząd się z nich wycofał, więc pokazali swoją siłę. Posłali armię 30 modelek rządu. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, czy modelek. I diabeł nie może tam bawę pośle, wiadomo. Tak, i dali sobie radę, no bo znowu by dotknęły prywatnych przedsiębiorców kolejne chore obostrzenia, szczególnie, że nigdy nie były wykryte żadne zarażenia w żadnym fitness clubie. No, ale nie wiadomo, bo w przyszłości mogłyby być, nie? zgadza się. Ale jak to mówią, sport to zdrowie, to czemu ludzi pozbawiać tego zdrowia dodatkowo? Nie. Więc pytam jeszcze raz, no. Ja miałem gorzej, bo poszedłem z dziećmi na basen, który tak. Był czynny i okazało się, że do wody można skakać, ale nie na główkę, bo przy główce jest rozbrysk. No to kolejny absurd. Ale fakt faktem... Szkodzi, ale chwileczkę. W związku z czym moje dziecko skoczyło nie ze słupka, tylko z boku basenu, ale wykonując piękny fikołek. Okazało się, że można, ale nie można z fikołkiem. O jest. Rozumiem. Absurd goni absurd. To ktoś to wszystko wymyśla. Bardzo starannie. Tak, i faktycznie na basen można pójść, ale na stadion popatrzeć na mecz już nie można. No, gdzie faktycznie na basenie jest się blisko tak samo jak na stadionie innych osób. No ale jedna osoba od drugiej powinna siedzieć w odległości jednego szalika kibica. Przynajmniej, zdecydowanie. Można by to było wprowadzić. Jeśli ludzie byli rozstawieni o ryk wołu, to teraz o szalik kibica. Tak, szalik kibica. Najlepiej nie obcej drużyny, bo mogło być niebezpiecznie. Zależy, czy obca drużyna ma krótszą nazwę niż nasza, czy nie. Od tego zależy długość szalika. No tak. Tak. I faktycznie te obostrzenia, które dotkły też wesołe miasteczka, parki rozrywki czy parki rekreacyjne, to też dotknęły... U was jest, tak. Że rap kolan, to jest u was? Tak, znaczy nie u nas są firmy typu Uplandia, gdzie można sobie chodzić po lasach, po drzewach, po takich różnych przeszkodach i tego... Im to jest zabroniono? Zabroniono im, zabrano im możliwość. Ja słyszałem genialny pomysł jednego informatyka, który poradził panu Szymowskiemu, należy wyłączyć lasy i włączyć lasy, na pewno pomoże. O, to byłoby pomocne na pewno. Przy czym no, zabiera to kolejną gałąź turystyczną tutaj w naszym regionie. No, ludzie nie mają gdzie pójść, co z sobą zrobić, gdzie się podziać. Będą się gnieździć w czterech ścianach. No to nie jest na pewno niekorzystne. Co my tu jeszcze mamy? Rozumiem, że teraz są nowe, genialne pomysły, co robić ze szkołami. Mianowicie, żeby być może jedne klasy, żeby chodziły do szkoły, a drugie nie. Na przykład młodsze, żeby chodziły, a starsze, żeby nie chodziły, albo odwrotnie. Zależy jak co. To tak jakby młodsi się mieli zarazić od starszych, bądź starsi od młodszych, tak? Nie, żeby się nie zarażali, żeby młodsi od młodszych się nie zarażają, bo oni krótko przychodzą. To jest oczywiście jakaś koncepcja, tylko pytanie, co w tym czasie robią te starsze dzieci. No właśnie. Na się chwilę zastanowić. Ale ogólnie jest to absurdalne, bo jakby nie patrzeć, jeżeli starszy ma się zarazić od starszego, to się zarażą, a młodszy i tak w domu, jak ten starszy przyniesie, też się zarazi od tego starszego, więc... Młodsze dzieci w ogóle na to nie chorują praktycznie. Z tego, co czytałem, czytałem sprawozdanie z Włoch, tam podano jakąś przerażającą ilość, że zachorowało, że przeszło koronawirusa 1,6 miliona, a oni sobie obliczyli, że nie 1,6, tylko 16 milionów, tylko z tego 14 milionów, że nie wiedziało, że mogły, że jest zarażony choroby koronawirusa. Czyli po prostu bezobjawowo przeszli go. Tak, oni tłumaczą główne powody temu.
żeby to robić. Słyszałem również, że jest odmiana, odmiana leku APAP, która leczy bezobjawową grypę. Już takie pomysły mają, ojej. No tak, jest popyt, jest podaż, handel działa. Jeszcze jest sprawa sanepidu w naszym regionie. Nie wiem, jak wreszcie na reszta kraju działa, ale u nas przykładowo są dość absurdalne sytuacje. Osoby, które w rodzinie mają wykrytego koronawirusa, są zamykane na parę miesięcy w domu właściwie rzecz biorąc. I mimo, że mają wynik pozytywny, to nie mogą nadal wyjść z domu, bo przykładowo żona bądź dziecko mają nadal wynik negatywny. I to jest takie w koło Macieju, jeden jest zdrowy, drugi jest chory i przez to, że jeden jest chory, drugi jest zdrowy w danej rodzinie, to nie mogą nadal wychodzić z domu, bo jest podejrzenie, że mogą się znowu zarazić. Rady jesteś ojciec zadziwionych. Sanepid w ogóle błyszczy. Ja akurat pamiętam historię sprzed lat w moim własnym domu, czy nie w moim własnym domu, w domu, w którym miałem mieszkanie. Zresztą do dzisiaj ma to moja wnuczka, gdzie człowiek chciał otworzyć pizzerię. I miał poważny problem, że nie mógł sprzedawać wina ani piwa. No jak tu pić, jeść pizzerię bez wina? No, porządny człowiek. Tak ciężko. Jak dostaje pizzę, to musi wziąć tego wino, nie? Albo coś takiego. Dlatego, że jak jest wino, to ludzie częściej chodzą do toalety. A droga, uwaga teraz, droga kelnera do stolika się przecinała z drogą od toalety do baru. I nie mogło się z tobą przecinać. Czyli kolejny absurd, po prostu, kolejny absurd. Kolejny absurd, no ale wyobraża pan sobie, jakby się przecinała, to by się potknął, jakiś wirus by przeskoczył, prawda? No. Jest taka możliwość, teoretyczna i nawet praktyczna. No, ludzie, ale to jest praktyczny przykład. To nie jest nawet odgórne. Jeżeli ludziom pozwolić dać władzę nad innymi, to oni od razu wymyślają, że trzeba coś zrobić, żeby się pokazać. Dlatego ludzie oczywiście cały czas. I wytężają swój umysł, no, co by to jeszcze zakazać się, albo nakazać, prawda, żeby żyło się lepiej. I to jest właśnie powód, dla którego nie wolno dopuszczać, żeby demokratycznie coś tam robiono, bo zawsze będzie jakiś nieżyk, ktoś tam będzie coś nakazywał. No. Ja oczywiście nie wykluczam sytuacji, w której władza może czegoś zakazywać albo nakazywać, no, tylko no, w sprawie poważnej. No, mamy w tej chwili do czynienia z dość dziwną chorobą, która się nazywa pandemią, albo epidemią w rzeczywistości. W tej chwili miesięcznie umiera mniej osób niż rok wcześniej. Mniej. Czyli to jest taka, ja bym nazwał tą pandemię pozytywnie, inaczej, ja bym tą pandemię nazwał pandemią strachu, bo tak naprawdę ta pandemia spowodowała ogromny strach w większości obywateli, co przyniesie dzień, co przyniesie jutro. Czy dostaną karę, czy zachorują. Natomiast sytuacja jest mniej więcej w tej chwili taka, że umierało rok temu, czy dwa lata temu, miesięcznie umierało 1200 osób, a teraz umiera 1120, czego 20 na koronawirus. Umiera mniej osób, czego w ogóle w porównaniu z tymi dwoma, te 1200, to te 20 na koronawirusa, to jest w ogóle, w tej chwili w ogóle już umiera. Śmiech na sali. To w ogóle jest, to w ogóle coś śmieszne. I przecież na raka, czy na serce, czy tak dalej, umiera znacznie więcej osób. Oczywiście. Teraz istnieje silne podejrzenie, że liczba śmierci zmalała, a to z tego powodu, że się ich nie puszcza do szpitala, bo oni umierali w szpitalach. Tak, ludzie przestali się leczyć, przestano w nich wkładać chemię bądź inne środki medyczne, co spowodowało ich wielkie ozdrowienie. Ale za to bankrutują zakłady pogrzebowe, tak. Ponieważ ludzie usłyszeli o tej pandemii, nakupowali na kredyt tam 100 trumien, no, od razu czy ileś tam, a tu cholera, nie, ludzie nie chcą umierać. Nie chcą umierać i fundusze, które zainwestowali, jednak się nie zwracają. Nieszczęście w ogóle. Ale jeszcze jedna rzecz na temat samego sanepidu, która się wydarza też u nas w szpitalach. Przy porodach, jeżeli stwierdzono u matki, że ma koronawirusa, od takiej matki zabiera się dziecko i izoluje się matkę od dziecka na kilka dni, a nawet do 2 tygodni.
A tylko akurat 2 tygodnie? No w zależności od tego, czy matka wyzdrowieje, czy też i nie. A, czyli na okres dojrzenia matki, no to... Tylko, że może by trzeba było to izolować na parę tygodni przed porodem. To... Zgadza się. I jeszcze wychodzi taka sytuacja, że kiedyś były tak zwane porody rodzinne i teraz te porody rodzinne zostały dopuszczone pod jednym warunkiem, że osoba, która chce być, czyli mąż w tym wypadku z żoną przy porodzie, musi wykonać badania na obecność koronawirusa, które kosztują 500 zł. Ale ja szczerze mówiąc jestem zdecydowanym wrogiem obecności męża przy tym. Okay. Nawet czytałem właśnie, żona mi podesłała rozpaczliwy list kobiety gdzieś tam na jakiejś redakcji czy do tego, że niestety ja prosiła męża, żeby był przy porodzie, on się zgodził niechętnie i w związku z czym od 2 lat już ze mną nie utrzymuje kontaktu, na dziecko ledwo patrzeć może. Czy tak go negatywny wpływ psychiczny miało to wydarzenie na niego? Ja to doskonale rozumiem, faceta. Ja też pewnie bym się tak samo zachowywał. Pewnie jest, mam źle lat, że bym... Ale młody człowiek może tego nie wytrzymać, bo to naprawdę jest dość... No tak, nie wszystko jest dla wszystkich. Jak ktoś chce, oczywiście to może, ale... Musi być świadom, co się może wydarzyć. No. Tak. Ale możemy tak się narzekać na to, ale w tym zwierciadle, że tak powiem, się odbijają, powiększają się właściwie, bo my takie nonsensy widzimy, tylko one są w większych sprawach i one się, tego typu zarządzenia wydają się w miarę rozsądne. Natomiast jak tutaj robimy te zarządzenia, to tak drobne w końcu sprawy, jak jest ten koronawirus, tak. To ludzie zaczynają się śmiać ze wszystkich zarządzeń, to chwała Bogu zresztą. W Niemczech była nawet demonstracja, w której ludzie zaczęli bić policję i ten za to, że im każą nosić maseczki, etc. I teraz nawet ostatnio, bo właśnie były takie ogromne demonstracje w Niemczech, właśnie w Berlinie, przeciwko obostrzeniom, które rząd nakłada na obywateli, które oczywiście w naszych mediach no, jakby się nie wydarzyły, nie obeszły się żadnym echem. No tak, bo w Polsce ludzie, no jest gorzej. W Polsce ludzie, był przypadek nawet, chyba w Kielcach, czy w Radomiu, gdzieś w tych okolicach, że jak lekarz wrócił z zagranicy, był zdrowy zupełnie, ale się nie poddał kwarantannie, to tak go zaszczuli, że jest tego, że powinien samobójstwo w ogóle, bidaczek. Czyli można śmiało przejść teraz do etapu, gdzie dotyczy to już sam stan psychofizyczny obywateli. Tak było przecież za komuny. Jak ktoś był wrogiem ludu, to był określony wrogiem ludu i już wszyscy tam na jego pluli i tak dalej. Ludzie nie wiedzą, jak wyglądała komuna. Właśnie tak wyglądała. Wystarczyło to podpuścić, prawda? Podpuścić na kogoś tam. Już pisały przątki, prawda? Tak. Słynna historia, prawda? Jak Sołżenicyn dostał Nagrodę Nobla, to dostał tam 10 tysięcy listów od różnych przątek czy dojarek. Z pogróżkami. Jak on może, tak, jak mu nie wstydzi, prawda? No to pisały szczerze. A jak taki wróg ludu może dostać Nagrodę Nobla? Czy można to nazwać ostracyzmem? Tak, taki ostracyzm. Ostracyzm to była przecież ludowa akcja. Czyli jakby nie patrzeć, ostracyzm również i w tym momencie objawia się dość mocno w trakcie koronawirusa. Ludzie, którzy są chorzy, są odizolowani. Wpływa to też na postrzeganie przez sąsiadów. Widzą, że on jest chory, to się z nim nie zadają, nie rozmawiają. Boją się z nim spotkać, żeby przypadkiem też nie dostać tego obostrzenia i znowu też oni nie byli zamknięci. To jest ciekawe, że jak była, pan tego może nie pamiętać, 20 lat temu była zaraza AIDS, czyli HIV-u, to była panika, żeby się nie stykać, prawda, i tak dalej. A teraz... 20 lat temu, To jest ostracyzm. Jak można tych ludzi... Chodziło tutaj głównie o homosiu, bo to się nie szerzyło. No jak można ich izolować społecznie? Teraz można izolować społecznie. Mimo, że jednak koronawirus w rzadkich jest śmiertelny. Natomiast HIV wtedy był śmiertelny całkowicie. Zgadza się. Ja w tamtych czasach miałem plus minus 13 lat, więc jako tako może mi to tak obchodziło bokiem. Ale fakt faktem, parę lat później były wykłady z osobami, które przechodziły AIDS i mówili nam, że ta choroba jest naprawdę dość dotkliwa i niektórzy z niej wychodzą, ale bardzo ciężko później
Tak, umierają, bo to jest choroba, która wyniszcza organizm, ale mimo to walczą i nie poddają się i pomagają też innym w tej sprawie. No jest trochę podobna do koronawirusa w tym sensie, że ona sama nie jest śmiertelna, tylko niszczy wrodzoną organy wewnętrzne, tak. Tak, zgadza się. Czy spotkał się pan też z ojkofobią w ostatnim czasie? Nie. Z takim terminem jak ojkofobia. Bo nie znam greckiego, to eukos, znaczy eukos po grecku. Nie. Stricte ojkofobia to jest nic innego jak wrogość do obywateli, do sąsiada właśnie. I to jest bardzo podobne do ostracyzmu, tylko że objawia się to w ten sposób, że zaczynamy się kłócić z sąsiadem na każdy temat. Przykładowo ten sąsiad uważa, że woli PO, my wolimy PiS bądź Konfederację i powstają między nami dość duże zwady. I to się później przenosi na przykład na teren samego gruntu, że ja mam ten kawałek gruntu, ty masz ten kawałek gruntu, ty się źle ubierasz, ja się inaczej lepiej ubieram. I to jest coraz częstsze w tym momencie. Może dlatego, że ludzie za dużo siedzą w domach i nie wychodzą, się kłócą z sąsiadami. Może to jest przyczyna, nie wiem. Dziwny objaw. No, albo przykładowo są Polakami, ale się nimi nie czują i najeżdżają, że no jak ty możesz czuć się Polakiem, jak ja się nie czuję i w tym momencie nie jesteś moim wrogiem. No to co, zwolennicy świętej pamięci Krzepeckiego nie czują się Polakami? No właśnie ciężko stwierdzić, bo to jest dość nowe określenie na dzisiejsze czasy. Znaczy, określenie jest dość stare, bo dawno powstało, ale w tych czasach się dość mocno uwidaczniło, że obywatel na obywatela, kolega na kolegę, sąsiad na sąsiada bardzo mocno atakuje. To już wszystko zależy, jak się coś nazwie, bo jak coś się nie nazwie, to nie istnieje. Stanisław Lem kiedyś dał taki przykład, bardzo głęboki naukowo. Mianowicie, że co robi naukowiec, kiedy widzi zwierzę, które nic innego nie robi, tylko chodzi w kółko? Po głębokim namyśle stwierdza, że jest to cyklopedyk. A dlaczego chodzi w kółko? No bo jest cyklopedykiem. A cyklopedycy, jak wiadomo, chodzą w kółko, nie? Cyklicznie, czyli cyklicznie, tak? To całkowicie wyjaśnia i możemy się zająć. Rozumiem. Od razu czym innym. Więc tu mamy ojkofobię, już wiemy o co chodzi. Po prostu tak. Czyli cierpią na ojkofobię. I trzeci temat związany z psychofizycznymi zachowaniami, właśnie łączący się z ostracyzmem i z tą ojkofobią, to jest stricte donosicielstwo. To nam wyjaśnia. Jeszcze dochodzi donosicielstwo i już nawet w tym momencie zaczynają powstawać komórki, które zajmują się stricte donosicielstwem, czyli ludzie zaczynają na ludzi donosić i to powoduje jeszcze większe pogłębienie tych odstępów. Ojkofobii. Tak, ojkofobii. Tak. I były też podobne sytuacje z tego, co poczytałem i posłuchałem i odbywały się one już w czasie II wojny światowej, jak donoszono bardzo mocno właśnie żołnierzom. Nie tylko na Żydów, wcale nie tylko na Żydów. Nie tylko, na każdego właściwie. A na przykład już w stanie wojennym tak. mój szwagier rozmawiał z takim łóbekiem i mówi i czy wy nie możecie znaleźć tych wszystkich ludzi z tej podziemnej wydawnictw? Mój szwagier nie wiedział z tym, nie? Tak. A on mówi, mamy na wszystkich, mamy takie sterty do nosów na każdego. Ale to będziemy ich zamykać. Jak wszystkich byśmy pozamykali, to byśmy nie mieli co robić. A potem nie wiadomo, to później kiedyś będzie przyszedł minister albo ktoś, to co my będziemy z nimi zadzierać. Zgadza się. Czyli dochodzimy do takiej puenty. A oni tylko z tych donosów korzystali tylko dwa razy do roku. Z okazji Święta Milicji Obywatelskiej i z okazji Święta 22 lipca. Wtedy przyznawano nagrody i premie. Okej, czyli żeby się wykazać. Kilka losowych nazwisk. Rozumiem. Zamykali i dostawali premie. Z jednej strony zabawna sytuacja, a z drugiej strony dość smutna, no bo ktoś znowu cierpi, a nie powinien przez to. No tak. Zdarza się. Tak. Czyli podsumowując, sytuacja, którą nam rząd znów zgotował i nawet firmom, które pobrały właśnie te tarcze całe, ponownie zamykać praktycznie zostaje działalności, no bo z czym... Nie wiem, czy pan zauważył, że pozamykane są również
szczęście sportowe, czy przecież na Igrzyską, ludzie się raczej nie stykają masowo, to nie jest... No nie, tam jeszcze są odpowiednie odległości. To nie jest boks, to nie jest nic takiego, tylko się... Człowiek jest sam na sam z bronią i starczą, a tak. To też im pozamykają. To się zgadza. Urwał mi się wątek. Nie wiem, czy na przykład zawody szybowcowe też nie są zakazane. No jako impreza masowa myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno, bo właściwie rzecz biorąc, wszędzie tam, gdzie występują imprezy powyżej 150 osób, czyli w tym wypadku tak były wcześniejsze obostrzenia do 150 osób, zostały w naszych czerwonych strefach zmniejszone do 50. Więc jeżeli ktoś by chciał zorganizować takie zawody, to na pewno byłoby więcej niż 50 osób. No ale na ogół tych szybowców nie startuje aż tyle. Zapewne nie, ale całe dookoła... No, tak, oczywiście. Kibice, żony, narzeczone, kochanki, prawda? Tak, obsługa techniczna. Wyciągarek, prawda? Tak, były te protesty tych ludzi, co się z kejsami stawiali na rynku w Warszawie, czy tak obok tej statuły Zygmunta. To kejsowscy tak zwani strajkowali, że nie mogą pracować, bo zabrano im główny dochód ich pracy, czyli pracę z imprezami masowymi. A dlaczego kejsowcy akurat? Bo oni w tych pudłach, tak zwanych kejsach, wożą cały sprzęt. Case? Tak, case, pudło. No i oni robili taki właśnie event na tym rynku w Warszawie obok kolumny Zygmunta. Stali w odpowiednich odległościach i protestowali w ten sposób, że no nie mogą wykonywać swojego zawodu, bo im rząd zakazał. Na szczęście nie oglądam telewizji, w związku z tym. Rozumiem. Jest większość tego typu genialnych pomysłów naszego kochanego rządu. Rozumiem. Na szczęście zauważyłem, że rząd z 4/5 swoich pomysłów się wycofuje szczęśliwie, jak mocniej tu drogę, ale tu akurat nie, bo tu rząd ma zajmować właśnie poparcie społeczne. Tak. Pamięta pan, jak ta staruszka rzuciła, prawda, gałązkę dodatkowo na stos Jana Husa, prawda? Więc tutaj też zwykli, prości ludzie chcą pomóc, żeby ludzie byli zdrowsi. I donoszą na władzę, na wszystko. Zgadza się. Zostali już tak mocno zmanipulowani, można by powiedzieć, tą propagandą telewizyjną o efektach i sposobach bezobjawowej pandemii, że już boją się dosłownie wszystkiego, co się wiąże z spotkaniami, masowymi imprezami i większym zgromadzeniem ludzi. To fakt, że ludzie się teraz podzielili na dwie kategorie. Jedna to są tacy właśnie jak my, tego jest tam 5-10% ludzi, która myśli trzeźwo, chłodno, i specjalnie się tam nie przeraża tym. Nazwijmy ich bezmaseczkowcy. Co? Nazwijmy ich bezmaseczkowcy. Bezmaseczkowcy, no przecież w końcu ja mam, jestem w takim wieku, że jak najbardziej powinno się tego bać panicznie, prawda? No ja się trochę boję oczywiście, ale znowuż bez przesady, bez podania w panikę, nie? Zgadza się. A jak miał 20, to w ogóle bym machnął na to ręką całkowicie, prawda? Tak. I mamy jeszcze tą drugą grupę, tych zwanych maseczkowców, czyli oni wierzą bardzo mocno w maseczki i to, co rząd bądź telewizja powiedziała na temat danego wirusa. No i oni właśnie powodują najwięcej zamieszania późniejszego, włącznie z tym donosicielstwem, tak. Naciskami na rząd, żeby zamykać. Do rządu, oni stanowią to, że rząd się powołuje na wolę ludu, bo lud tego chce. Tak, trzeba w wielu kwestiach, jak coś się chce przepchnąć w danej Radzie Miasta, zebrać podpisy, bo lud tego chce i dana Rada powinna to wprowadzić. To jest ogólna teoria. Jeżeli chce pan przenieść przystanek autobusowy o 200 metrów dalej, to dostanie pan 700 podpisów protestujących, ale przecież drugi tyle na tym korzysta. Ale od tak nie dostanie żadnego podpisu, bo oni siedzą cicho. Podpisują tylko ci, którym zależy na tym, żeby ten przystanek jednak się przeniósł. Ale niech się pan nie przejmuje. W Poznaniu w latach 60. na Prima Aprilis studenci na przystanku tramwajowym umieścili napis: przystanek zepsuty, prosił wysiadać na następnym. Szli, nie wysiadali. O jest. Jak to łatwo zmanipulować ludzi. O, bardzo łatwo. Tak, i jeszcze wracając do samej tarczy, to wiele tych firm w naszym regionie, które właśnie podpisała umowy z rządem i dostała te pieniążki od nich na to, żeby się utrzymali na rynku,
w tym momencie są poszkodowani poprzez umowę, którą podpisali. Bo ta umowa zakłada, że dana firma biorąca tą pożyczkę od rządu musi utrzymać firmę przez rok ze składem personalnym bezzmiennym. Czyli w tym momencie, jeżeli im zabrali możliwość ponownego zarabiania, to siłą rzeczy pewnie doprowadzą do upadku takiej firmy. No chyba, że nie będą nic robili, a ludzie podpiszą, że pracują, a pójdą zarabiać gdzie indziej. No. Można tak. Na Słowacji, prawda? Można by tak to rozwiązać, zapewne. Przy czym w tym momencie mam takie głosy od firm, które przykładowo działały w całej gospodarce związanej z weselami, że ludzie im podmawiali i po prostu zostali bez zleceń. Po prostu im zadzwonili i odmówili, no bo nie chcą dostać kary. Ja wróciłem niedawno z Węgier. Nie bardzo rozumiem, jak to tam działa, ponieważ nie znam węgierskiego na tyle, żeby zrozumieć szczegóły dyskusji w węgierskiej prasie i w owej prasie. Wiem natomiast, że w odróżnieniu od Polski, gdzie umiera w tej chwili średnio 10 osób, na Węgrzech umiera teraz średnio jedna. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale jakoś nie chcę umierać. Może to wino pite w dużych ilościach, bo na Węgrzech działa wódka, a na Węgrzech może działać wino. Może działać wino, może działać wysoka temperatura, która zabija wirusy, bo u nich jest zawsze gorąco. Tak. Oni zawsze pili dużo wody do posiłków. Z tego co pamiętam, jak do nich jeździłem, to zawsze u nich woda to była podstawa, czyli odpowiednie nawodnienie organizmu. Może to wypukuje? Nawiasem mówiąc, ludzie się śmieją z tego Łukaszenki, a prawdą jest, że to wódka jest przyczyną tego, że Białorusi nie umierają mało, ale zupełnie innego powodu niż ludzie myślą. Mhm. To mianowicie wirus zabija głównie ludzi w wieku lat około 78. Tak. Średnia wieku ludzi, a Białorusini żyją średnio 66 z uwagi na to, że dużo ludzi umierają wcześniej. No tak. Nie mają szansy dożyć. Martwość wątroby i inne tym podobne, inne choroby ich. Do tego wieku, w którym wirus zbiera nam krzyżniło i dlatego właśnie umieralność na Białorusi jest znacznie mniejsza. Tak, tak. Wódka jest tego przyczyną, ale w innym sensie niż chce jego ekscelencja. Nawiasem mówiąc, czy jego ekscelencja zostanie jego ekscelencją, bo no, ciężko właśnie to stwierdzić, bo tam no dość... Jeszcze mam godzinę czasu. Tak, tam dość mocno właśnie są ruchy anty. Nawet przyłączyły się nasze grupy polityczne w sensie Hołowni, bo widziałem, że dość mocno ludzie wrzucali na swoje profilówki takie nakładki z napisem po rosyjsku, że tam wspierają przeciwnika dość mocno. Przeciwniczkę. Tak, przepraszam. No bo główny przeciwnik to był rosyjski faworyt, pan Babaryka i jego Łukaszenka wsadził do więzienia. Aresztu. Tak. Oczywiście po wyborach go wypuścić z przeprosinami, że to pomyłka była. No to wsadzono. Bardzo ciekawe. Jest pewien problem teraz. Nasi ludzie mają problem, bo to jednak jest rosyjski, a więc mają problem cię chwalić Łukaszenkę za to, czy... No tak, bo wtedy będzie, że Konfederacja taka prorosyjska, jednak nie prorosyjska i znowu mają problem, bo no nie chcą wspierać tej Rosji, a tak bardzo chcą, żebyśmy byli prorosyjscy. To już skomplikowane. Bardzo skomplikowane, a tak naprawdę proste, bo nie jesteśmy prorosyjscy, tylko wspieramy po prostu naszą gospodarkę i chcemy, żeby w naszej gospodarce było dobrze. Nasze interesy były na pierwszym miejscu. Ale z drugiej strony trzeba niszczyć Rosjan. Niszczymy Rosjan, kupując od nich węgiel, dzięki czemu zmuszamy ich do wydobycia tego węgla, co zatruwa im środowisko. Tak. Prawda? Muszą to transportować do nas, to też zatruwa środowisko. Tak. No, także generalnie rzecz biorąc, niszczymy tę Rosję. Jak można. My im dajemy ekologiczną gotówkę w postaci przelewu, a oni nam muszą to wszystko dostarczyć i dość dużo wydać, nazwijmy tego, szkodliwego według zielonych dwutlenku węgla. Tak. Dobrze. I mam jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć. On już nie jest taki stricte związany z koronawirusem. Aczkolwiek może jest jeden z powodów, dlaczego się nasz powiat nowosądecki trafił na tą listę, bo tutaj w naszym regionie właśnie uzdrowiskowym chcą dość mocno rządzący przeprocedować budowanie tranzytowej, transgranicznej drogi dla ciężarówek, prosto na Mniszek. No, dlaczego? I tutaj wystąpiło bardzo dużo mieszkańców, dokładnie 4000. Z protestem i oprotestowali trzy warianty, które były zaproponowane.
nie zgodzili się na nie i w tym momencie rząd został trochę przyciśnięty pod ścianę. Dobrze, ale, ale Nowosądecczyzna to nie jest 4 tysiące ludzi, tylko tak na oko 400 tysięcy co najmniej. Tak, przy czym to jest 4 tysiące mieszkańców, przez które miejscowości te uzdrowiskowe, czyli w tym wypadku Barcice, Rytro, Piwniczna, Zdrój, mają tą trasę poprowadzić. No ale to same teraz miejscowości, czy koło nich? Koło bezpośrednio nich. Przez miejscowości uzdrowiskowe, nawet burząc dość duże ilości mieszkań i budynków, domów prywatnych. To rzeczywiście, to jest problem. To jest duży problem i jest z tego, co lokalne głosy są takie, jest dość duża determinacja rządu, żeby to jednak przeprocedować i za wszelką cenę wybudować. I pytanie brzmi, czy koronawirus w tym momencie nie był jednym z powodów, żeby uciszyć mieszkańców, żeby nie protestowali? Ja proponuję, żeby tę drogę puścić tunelem. Macie góry, to można by pod tymi górami przepuścić tunel. To tak. Potrwa trochę dłużej, a za to przejazd będzie krótszy, szybszy. Szybszy, tańszy, bo nie trzeba będzie się wjeżdżać pod górę i w dół, prawda? Mniej wypadków będzie. Zgadza się. Moim zdaniem jakiś tunel pod górami to jest rozwiązanie problemu. Tak. Ogólnie mają budować parę tuneli, ale pomiędzy tymi tunelami chcą zburzyć sporo domów. Prosto w Dolinę Pinin, tego poradu tam na drugą stronę. Tak, tylko pytanie... Co to jest dane 200 km tunelu? No, na dzisiejsze czasy to nie jest dużo, przy czym pytanie brzmi, czy oni chcą tak dużo wydać, bo tunel to jest oczywiście kosztowna inwestycja, i czy oni mają na tyle czasu, czy im się przypadkiem bardzo nie spieszy, żeby to wybudować. Bo niestety nasze rządy państwowe nie myślą długoterminowo, tylko jak najszybciej, żeby coś zrobić, żeby był jak najszybszy efekt widoczny. Tak budują na przykład ten przekop Mierzei Wiślanej. Tak. Co was to nie interesuje, ale to jest rzecz kuriozalna, ponieważ szejkowie arabscy robią gorszą rzecz, bo odcinają cały Katar. Katar jest taki półwysep na Półwyspie Arabskim. Tak. To jest 60 km od granicy i oni od kilometra od tej granicy, wzdłuż granicy, budują sobie kanał. Przekop. Dzięki temu odetną wraże Katar, bo Katar jest szyicki, oni są sunnici. Więc oni się odcinają od tego wrażego Kataru. Dzięki temu dostają 60 km plaż po jednej stronie i 60 km plaż po drugiej stronie. No to prawda. I kanał żeglowny, który skraca drogę o ileś tam, niedużo może, zawsze skraca. W ogóle sama przyjemność. Otóż okazuje się, że budują kilometr takiego przekopu 300 razy taniej niż my ten kilometr. Absurd. Kolejny absurd. No bo oni i dlatego są bogaci, bo oszczędzają. No tak. A już teraz są głosy, że tak dużo tego bursztynu wydobyli z tej naszej Mierzei, że już nie wiedzą, co z nim robić. Odłożyć budowę, bo trzeba wykopać cały bursztyn, to potrwa 5 lat. Więc. Tak, tam już tak dużo tego wydobyli, że już nie mają czy palić to, czy nie palić tym bursztynem, bo kiedyś ponoć palono nim. Nie, sprzedawać to jest czysty zysk, nie rozumiem. No, dobrze było, żeby tak się działo, no ale jeżeli nikt nie będzie chciał kupować i gospodarka sobie z tym nie poradzi, bo jest w tym momencie nadwyżka go dość duża, no to co z nim począć? Magazynować też kosztuje. Ludzie zawsze tłumaczą, że Polski nie stać na przyjadanie kopalni złota, bo za drogie jest, żeby dopłacać do każdego kilograma. Tak. Absurd kolejny z wydobyciem różnego rodzaju surowców z ziemi. Mamy problem, że nieoczekiwanie trafiliśmy na brunatne złoto, tak? I tak. Nie ma co z tym zrobić. No, to jest problem. Zawsze mam problem. No, z tego, co ja się zaznajomiałem z mapą geologiczną Polski, to w tym momencie leżymy na ogromnych złożach wszystkich minerałów. Wszystkich dosłownie, bo tutaj u nas przebiegał kiedyś dno oceanu i pod tym względem tych ciśnień to wszystko się wytworzyło dość mocno. No i wszyscy chcą się do tego dobrać, tylko szkoda, że nie Polacy. Jak się będzie kopało tunel, to przy okazji natknę. Dobrze, no to tym miłym akcentem może zakończmy tą rozmowę. Dziękuję. Komentarz polityczny. I miłego wieczoru panu życzę i dla całej rodziny. Tak samo zdrowia życzę. Pogaduszka o wszystkim i o koronawirusie. Tak jest, zdecydowanie. Do widzenia.